A więc, cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Kamil, witam was już w drugim odcinku z gry Farming Simulator 19. Seria oczywiście sąsiedzka gospodarka. W dzisiejszym odcinku dokończymy sobie rozrzucać nawozy, bo część nawozów i siewy skończyłem już poza odcinkiem. Stwierdziłem, że nie będę wam tego nagrywał, bo po co ciągle to samo. I jeśli starczy oczywiście nam czasu, rozrzucimy sobie jeszcze wapno. No to co? Wsiadamy sobie do ciągnika, odpalamy go. Tu nie, patrzę, że na GPS-ie zostawiony tam. Zaraz się to wyłączy. No i co? Jej, włączamy sobie rozrzutnik i rozpoczynamy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat dlaczego odcinka nie wstawiłem wczoraj. Żeby dzisiaj był. Nie wstawiłem tylko dlatego, że po prostu coś mi się z programem do nagrywania popsuło. Nie mogłem. Film zmontowałem. Wstawiłem na YouTube'a, ale dziwnym trafem wyskoczył mi jakiś błąd, że nie może po prostu załadować pliku. I jak już potem chciałem to drugi raz zrobić, ciągle ten sam błąd wyskakiwał. No to stwierdziłem, że już się nie będę bawił, bo było około godziny pierwszej. Jak dobrze pamiętam. Więc po prostu stwierdziłem, że sobie odpuszczę i wezmę się za nagrywanie dnia następnego. Tak więc dzisiaj się biorę za nagrywanie. No chciałem wczoraj wstawić wam filmik, no ale się niestety nie udało. Tak wyszło, nie z mojej winy. Ale dzisiaj myślę, że też 40-minutowy filmik zrobimy. No bo wydaje mi się, że to fajnie się ogląda. Takie dłuższe odcinki, może sobie jakąś kanapkę zrobić czy coś. Wyłączamy sobie nawóz. Nawóz, rozrzutnik nawozu. I sobie zaraz z powrotem włączymy. I tak, w dzisiejszym odcinku miałem zamiar. Będzie na pewno nowy nabytek. Który już jest zakupiony. I co? I mam zamiar dokończyć rozrzucanie wapna na łące numer 164, ponieważ poza odcinkiem sobie rozrzucałem, ale stwierdziłem, że nie wszystko rozrzucę, tylko część sobie po prostu zostawię. I myślę, że to już chyba nie w dzisiejszym odcinku. Myślę, zanim nawiozę pszenicę, zanim nawiozę właśnie, co nie właśnie rozrzucę wapno na tamtym polu, to akurat starczy, myślę, że starczy czasu. Akurat w 40 minut powinienem się wyrobić. Co jeszcze? Nie, chyba już o wszystkim powiedziałem. Nowy nabytek, możecie, jak mogliście się spodziewać, wyszła taka aktualizacja do takiej paczki maszyn i po prostu postanowiłem kupić sobie ciągnik. To jest bodajże 104-konny czy 94-konny, już nie pamiętam dokładnie, ale coś w tych granicach. I drugim nowym nabytkiem jest pług obrotowy. Jaki? Jeszcze nie powiem. Ale mogę zdradzić, że jest to pług trzyskibowy, obrotowy, który myślę, że pokażę w następnym odcinku, czy może nawet w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy, jak nam oczywiście się uda. Ale to już. Ale to później. Przez krzaki tam. Co jeszcze? Mam nadzieję, że głos będzie akurat, bo nie będzie mi się totalnie. Dlaczego mi nie załączyło? Halo, reklamacja. O, dobra, teraz załączyło. Tu mogę sobie chyba dawkę trochę zmniejszyć nawet. Żeby aż tak mocno nie tracić tego nawozu.
dawkę. Dobra, może być 900 litrów na hektar. To i tak pewnie niektórzy powiedzą, że to jest totalnie multum. No ale niestety. Miałem ogólnie bardzo dużo big bugów z tym całym nawozem, a po wapnie po prostu zapomniałem zmienić ustawień i po prostu wyszło jak wyszło, że teraz nie spojrzałem i rozrzucałem bodajże na 3 tony. Ogólnie dzisiaj będę mało mówił, ponieważ no nie mam za dobrego nastroju. Też jestem trochę już zmęczony walką z filmami, można powiedzieć, czy z programem do montowania filmów. Ale myślę, że ten odcinek na pewno dzisiaj nagram, bo po prostu chcę wstawić już za wszelką cenę, aby tylko było. Mam taki plan, albo taką sugestię, żeby po prostu, skoro pojawił się już większy traktor na gospodarstwie, to żeby 30 została takim ciągnikiem, można powiedzieć, że oborowym, albo żeby poszła na sprzedaż. Jeszcze nie wiem, jak to zrobić, ale prawdopodobnie zostawię sobie jako ciągnik oborowy, bo nie ukrywam, 30 jest fajna, a myślę, akurat będzie z nowym przyszłym nabytkiem się zgrywała idealnie, ale to już hen daleko, jeśli chodzi o tamten kolejny nabytek. Z takich jeszcze z kolejnych ciekawych informacji, udało mi się, można powiedzieć, wypożyczyć, czy otrzymałem na testy ładowarkę teleskopową Manitou z krokodylkiem, gdyż zgłosiła się do mnie firma Manitou i po prostu chciała przetestować swój nowy model. Dostałem ładowarkę na 3 dni. Od dzisiaj 3 dni, czyli tak jakby 3 odcinki. Co mogę nie robić? No, dostałem osprzęt dostałem jeszcze krokodylka, tak jak już wcześniej wspominałem, czy wycinarkę, jak to się mówi fachowo. No i dlaczego będzie mi służyła ładowarka? No, na pewno do wybierania obornika od krówek, które wybrałem sobie już poza odcinkiem i wywiozłem na łąkę. Oczywiście na pryzmę, nie chciało mi się bawić oczywiście w tego. No po prostu nie mam rozrzutnika, ja po prostu też nie chciałem robić sobie niepotrzebnych kosztów, ale to na pewno będziemy musieli się zaopatrzyć w rozrzutnik, aczkolwiek teraz na razie nam jest niepotrzebny. No niestety, nawóz mi się skończył, nie starczyło na to pole, a łudziłem się, że może by starczyło, tak więc będziemy musieli pokazać nowy nabytek. Którym będzie, jeszcze przytrzymał chwilę w niepewności. Którym będzie pewien traktor. Oczywiście też z rodziny Ursusów. Jak będziecie mogli się domyślać, zaraz zobaczycie w sumie nawet nowy nabytek. Stoi już na sklepie gotowy. O, już gdzieś tam kątem oka widać. Nie chciałem tutaj kombinować z traktorami, ponieważ ten mi się najbardziej spodobał. Miałem tam też parę innych ciekawych traktorów, ale stwierdziłem, że po prostu ten będzie musiał być. Jest nim Ursus 1014, którego zakupiłem poza odcineczkiem. Z pługiem obrotowym, to jest bodajże... Tu będę mieć firmę? Nie, to jest bodajże firma... to jest firma Lizard model CV398H. Jest to pług obracany do dołu. Ursus na razie jest z takim, nie wiem, można powiedzieć, ze średnim obciążnikiem czy małym, w wersji kabiny Deluxe. Po prostu chciałem zrobić jak najbardziej realistycznie
takiego, można powiedzieć, że mokrzynowskiego Ursusa, bo to wiecie, zawsze gdzieś tam się mokrzyna ogląda. Tu nie zwracajcie uwagi na te tłumy, gdzieś mam tak strasznie pobugowane. Kolejnym ciągnikiem, drugim na gospodarstwie, jest stara, uczciwa 60, która niedawno zakończyła siewy. Teraz czeka na sklepie, bo ogólnie przyjechałem sobie po nasiona uzupełnić, bo gdyż, ponieważ będę orał łąki, które właśnie wymagają zaorania. Są to dwie, znaczy są to trzy pola, tylko że tak jakby trzy łąki, ale ja to traktuję jako dwie, bo jedna łąka to jest właśnie, tutaj możecie zobaczyć, 228 i 229 to jest jako jeden land, jako jeden kawałek. Jest po prostu, to traktuję, mówię, po prostu dwie łąki, a tak naprawdę są trzy. I co? Na pewno będę orał. Nie wiem, czy będę chciał skosić, czy zaoram po prostu trawę. Bo nie wiem, jak to działa jeszcze z nawożeniem, bo przy okazji chciałbym sobie wykorzystać to, że one, znaczy ta jest akurat na maksa nawiesiona, więc na pewno sobie to z tego skorzystam. I z kolei wymagane wapno będzie jeszcze na polu numer 236. Ale to już później. Dobra, bez zbędnego gadania uzupełniamy sobie nawóz, gdyż ponieważ mamy no dość sporo jednak do rozsiania. Tu jeszcze możecie zobaczyć wapno, to wapno też będę chciał sobie rozsiać dzisiaj. Mam nadzieję, że oczywiście się uda w tym czasie zrobić, który mam przeznaczony na to, ale to już można powiedzieć, że deko później. Co z nawozem? Nawozu powiem, że zbrakło, bo nie będę ukrywał, że zbrakło mi nawozu. Niestety źle obliczyłem dawkę rozsiania tego nawozu i po prostu wyszło mi za mało, więc nawóz będę na pewno dokupywał, tylko jeszcze nie wiem w jakich ilościach. Zobaczymy też, ile będę potrzebował i ile jeszcze pól będę musiał rozrzucić. Na pewno będę musiał rozrzucić jedno pole. Dwa, trzy, na pewno trzy pola będę musiał. I to wszystkie to są łąki. Łąka numer 236, 167 i 164. I czekajcie, gdzie to było? Tu był ten zjazdek, tak? Jo. Powolutku zjedziemy. Przez krzaki oczywiście, tam jak dzik w kukurydze pójdę. Ale to już. Dobra, włączamy rozrzutnik i sobie skończymy rozrzut też na tym polu, pojedziemy sobie na tamten kawałek. Tam też mam trochę do rozrzucenia jeszcze zostało, ale to tam zostało, nie wiem, może ze dwa takie malutkie kawałeczki, ale to nie ma problemu, się rozrzuci na spokojnie, mam jeszcze trochę czasu. I co? I na pewno będę chciał jeszcze wapno zrobić, ale to wapno. Wapno zobaczę w sumie, jak zdążę to zrobię, jak nie zdążę to nie zrobię, no trudno będzie. Ale postaram się, jak to się mówi. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało z dźwiękami. Mam nadzieję, że dźwięki będą dobrze ustawione, bo nie będzie mi się chciało już chyba czwarty raz tego nagrać, bo po prostu nie mam już nerwów na to. Nerwy mi się pokończyły wszystkie, jakie mogły być. Od ostatniego odcinka było mi trochę kasy. Już mówię dla... Już zaraz powiem dlaczego, sobie tylko włączę linię, sobie ustawić sobie GPS-a. Albo pracownika, to sobie wpuszczę, zobaczymy. Czy on mi... No, złapie mi całość, no to dobra. W takim razie puścimy sobie tutaj pracownika, niech on nam to rozsiewa sobie na spokojnie. I teraz Kai tu jest. O! Przyszła do nas na testy ładowarka, nowiutka. Marki Manitou, model 737 130 PS Plus. I oczywiście dlaczego tyle kasy ubyło? Ubyło tyle kasy tylko i wyłącznie dlatego, że tam jest pryzma obornika, a tutaj jest TMR. Zamówiłem sobie paszę dla krów
gdyż ponieważ ja swojego paszowozu nie mam, przyjechała ciężarówka wczoraj i po prostu przywiozła, to jest bodajże no 56 ton paszy, więc jestem z tego jak najbardziej zadowolony. Kolejna inwestycja, taki mały silos. Tu możecie zobaczyć, parę belek jeszcze jest, tu słoma, bo ponieważ te belki miałem w starej oborze dla świń, którą oczywiście zburzyłem i postawiłem nową, bo tamta miała tylko bodajże na 12 świń, jak dobrze pamiętam, już nie pamiętam, zaraz zobaczymy, ale wydaje mi się, że około 11-12 świń chyba bodajże miała. Czekajcie, kaj to ona jest. Czy ja teraz znajdę? Chyba nie. O, tak, na 11 świń, a ta jest z kolei na świń 50, więc moim zdaniem o wiele większa. W chwili mamy 44 świnie, mnożą się normalnie, jak nie powiem co. I tak, poprosiłem jeszcze firmę transportową, i tą firmę, która produkowała, przywiozła mi paszę. Zapytałem się, czy mają paszę, czy karmę dla świń. Powiedzieli, że mają. Zamówiłem sobie 42 tony, niecałe. To były bodajże chyba 3 albo 4 ciężarówki. Przyjechały do mnie i po prostu wysypaliśmy sobie koło ziemniaczków z racji tego, że po prostu no nie miałem gdzie tego wysypać, a po prostu nie będę. Nie będzie mi się za bardzo chciało tego kombinować. Co tu pod folią się znajduje? Pod folią znajdują się ziemniaki. Jest tu około 20, no prawie niecałe 24 tony. I tak, teraz póki mamy jeszcze chwilę wolnego czasu, to idziemy sobie po ładowareczkę, gdyż ponieważ krowy nasze już... Nie, krowy też słomy mają trochę, ale u świń gorzej, czyli na pewno dwie belki będą potrzebne. No to dobra, no to idziemy sobie po te. Idziemy sobie po ładowarkę. Tu nie patrzcie, to jest mod na zbiornik ten cały. Dobra, odpalamy ładowareczkę. Podnosimy sobie turę. O, pięknie, matko bosko. Wyjeżdżamy powolutku, bez pośpiechu, na spokojnie, mamy czas. Pracownik sobie rozrzuca łatwo, my sobie zrobimy, można powiedzieć, taki obrządek. I od razu uprzedzam komentarze. I od razu uprzedzam komentarze. Nie piszcie w komentarzach, że o Jezu, że już od razu takie sprzęty mam. Że po prostu biorę je zbyt szybko, wypożyczam je, dostaję na testy za duży sprzęt, biorę na testy za duże sprzęty, że one są zbędne, żebym robił małymi. Powiem tak, jak komuś się chce robić małymi, to proszę bardzo, ja tu nie trzymam. Możesz sobie zrobić coś takiego, że jeśli oglądasz na telefonie, to wtedy sobie czy na komputerze, jeśli oglądasz na telefonie, klikasz przycisk pomniejszający, a jeśli już oglądasz na komputerze, to po prostu klikasz sobie klawisz. Dobra, idziemy, belki damy, żeby mi nie przeważyło teraz tej ładowarki. No, będzie mnie ciekawie. Jeszcze sobie mogę poregulować trochę. Ale właśnie to lubię w tym krokodylku i myślę, że jeśli będę brał coś do obsługi, do pracy przy świniach, to będzie właśnie ta ładowareczka. Już spieszę z informacją dlaczego, gdyż ponieważ ta ładowarka mi się podoba ze wszystkich chyba najbardziej. Dobra, świnie mają fulla i po prostu ją będę chciał
na stałe na swoim gospodarstwie, gdyż ponieważ fajna jest taka mała ładowareczka, czy mała, no taka średniawa bym powiedział, bo bardzo fajnie, bardzo fajna, malutka, skrętna, szybka, 42, bodajże maksymalnie 43 na godzinę, to też najmniej nie jest. Tak więc jak najbardziej ja byłbym za kupnem takiej ładowareczki, ale wiadomo, nie teraz, bo teraz mi jest po prostu za duże jak na moje gospodarstwo. Jak tam dla 30 idzie? 30 idzie naprawdę bardzo dobrze. A Kai tu ona nie rozwaliła. A, bo tu był jeden niedokończony. Dobra, sobie zaraz dokończymy. Co jeszcze? Z takich chyba ważniejszych nowinek powiedziałem sześciuteńko. 20 minut odcinka. Ok, 20 minut odcinka jest jak najbardziej ok. I po prostu mogę się skupić teraz na rozrzuceniu nawozu. Co jeszcze? Orka. Pół kupiłem po to, żeby zaorać sobie raz, dwa, trzy kawałki łąki i sobie po prostu je zasiejesz. Mogliście w sumie zobaczyć, że 60 jest po prostu przygotowana z siewnikiem pod właśnie siewy trawy. Dlaczego trawę, a nie jakieś inne? No bo trawy, łąk mam strasznie mało, jak tak popatrzeć, a zwierząt mam coraz więcej. Oczywiście mógłbym też bawić się, żeby w pszenicę, czy żeby w coś innego to brać, ale po co? Mi pasuje właśnie trawa, fajna akcja, będą, mam nadzieję, i po prostu chcę to jak najbardziej wykorzystać. O tak, tego model uwielbiam najbardziej, na wychylanie się. Też pytanie do was, czy będziecie chcieli kombajn w tym sezonie, czy w przyszłym, czy po prostu kombajn wynajmować? To jest też pytanie, bo rozglądałem się z początku nad kombajnem, ale z kolei taki Dominator czy Bizon, to myślę, że od razu chyba trochę za duży byłby. Aha, tu jeszcze jestem. I z początku myślałem nad czymś takim, 2,5 metra. Kombajn Fachr, który potrzebuje 40 koni mechanicznych i model to jest M66T. Albo ewentualnie kupić czy wypożyczyć bizona na żniwa. Ja myślę, żeby wypożyczyć na początku i potem za jakiś sezon, dwa można by było kupić, bo stwierdziłem, tak patrzyłem na Dominatora, no to stwierdziłem, no nie za bardzo, bo nie jestem przekonany do niego, nie mogę się tak jakby przekonać do niego, on jest taki masywny, on jest taki duży i po prostu, no na moje gospodarstwo byłby, obawiam się, że byłby jednak za duży i po prostu nie chcę ryzykować tego. Bo ja bym chciał się bawić tak od razu, że takie wiecie, takie wielkie maszyny, to po prostu bym od razu wziął Fenta Ideala, ale to wiecie, to nie o to chodzi, nie? Bo wtedy nie będzie takiego klimatu, jak ja na 5 czy 6 przejazdów skoszę całe pola. Wszystkie pola, które mam ze zboża. A tak naprawdę zboża, w sensie pszenicy, mam tak naprawdę tylko jeden kawałek tutaj. Więc też jakby za dużo jej nie mam i po prostu chcę tak jakby sobie wziąć taki specjalnie mniejszy taki kombajnek, tylko właśnie po to, żeby móc sobie tak naprawdę urozmaicić rozgrywkę, także jeśli mogę się tak wyrazić. Dobra, zobaczmy Kajtu czas. 25 minut, dobra, no to myślę, że akurat skończę sobie rozrzucać właśnie nawóz i akurat będę mógł się wziąć za rozrzucanie wapna, gdyż ponieważ wapno zostało mi, nie wiem, może maksymalnie, nie wiem, będzie 1, 2, no może przy dobrych wiatrach będzie potrzeba 3 rozrzutniki. Rozsiewacze, bardziej bym powiedział.
ale to spokojnie. I jeszcze pytanie do Was, czy chcecie właśnie, co byście powiedzieli na takie małe, czy małe? No na takie małe ładowarki, czy chcielibyście taką, albo ewentualnie jakąś taką, może Case'a, albo New Holland'a jakiegoś, albo może Vadermana, też fajna ładowareczka, bardzo mi się spodobała. Tylko minus tej ładowarki jest taki, że ona trochę za nisko podnosi. A w przyszłości może będzie nawet o taka ładowarka się pojawi na gospodarstwie, ale to już czasy późniejsze będą, jak to się mówi. To już ona na razie jest, jak to powiedzieć, za duża na moje gospodarstwo i po prostu nie będzie miała tutaj co robić. I tak, sieczkarnia. Z początku myślałem, żeby po prostu wypożyczać, jak już będę szedł w kukurydzę. Na razie kiszonkę mam zrobioną z trawy. I stwierdziłem po prostu, że zrobimy to tak, że po prostu będę wypożyczał z początku sieczkarnię. Już się trochę rozwiniemy, kupię nowy kombajn, pokupuję nowe sprzęty do traktorów. Jak najbardziej myślę, będę mógł wtedy kupywać sobie tego to oto sieczkarnię. O. Bardzo fajny traktor. Czy będzie biały? Jest biały. O, może by tak Ursusa C4011 kupić. Co myślicie? Dajcie znać w komentarzu koniecznie. Czy chcielibyście zobaczyć coś takiego na serii? Bo zastanawiałem się, ale jakoś, no tak średnio bym powiedział, że mi podpasował, ale myślę, że o w takiej konfiguracji jakby był, o, jeszcze sobie o te, o, w takiej konfiguracji jakby był, to myślę, że akurat mógłby być jako dopaszowozu, więc... A 30 najwyżej dostała tura i bym normalnie ładowała. Bo przypominam, ładowarkę mam tylko na 3 dni. Tak więc to też jest pewien pewien plus w sumie, bo tak naprawdę taka ładowarka to jest bardzo duże ułatwienie sprawy. I kolejna sprawa, ja przepraszam bardzo, że tak mocno. Tak często po prostu patrzę do sklepu, bo ale po prostu jestem trochę taki, no, podekscytowany, nie będę ukrywał. Aha, dobra, to już są takie większe. I powiedzcie, co myślicie, żeby kupić sobie taki oto samochód. Bo ja jak najbardziej... A tu co? Tu dalej. Czekaj, to już jest mój, czy nie? Nie. Andrzej Dudek, ja nie mogę, jakie to. Dobra, to w takim razie skończyliśmy już rozwozić nawóz. Już sobie tutaj wrócimy. O, damy wpalnik. A, no, nie wiem, jak to wytłumaczyć. Rzecz straszna się w sumie stała. Jeśli jak mogliście zauważyć, 30 bierze olej. Dlatego są takie niebieskie takie spaliny. Gadałem z mechanikiem, 30 pójdzie do remontu. No i niestety tak się stało, że to jakaś pewnie uszczelka albo coś. Tak więc będzie potrzebna regeneracja. Regeneracja. Będzie potrzebny remont tej 30.
Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie jeszcze lepsza niż była. Mało brakowało, byśmy wypadli. Nie, no żartuję. Może nie wypadli, ale byśmy wpadli do rowu. Dobra, wjeżdżamy na gospodarstwo, zostawiamy, rozładowujemy sobie rozrzutnik nawozu. O, tu jeszcze mam widzisz. Tu nie patrzę, tu dopłaty przyszły całe. O, 2 kilo. Dobra, a więc to sobie na razie spauzujemy. Tutaj możecie zobaczyć parę big bagów stoi. To jest, można powiedzieć, że na takie resztki stoją. Tu masz, tu jest 118 litrów, tam jest bodajże tona, tutaj też jest tona i tu jest też tona. Dobra, i jedziemy sobie po wapienko. Wapno będziemy rozrzucali sobie teraz. Wiecie co, ja sobie bym chyba ją najpierw zatankował tu 30, bo ja nie wiem, czy, znaczy nie, do sklepu bym nie dojechał już, więc sobie zatankuję sobie tutaj, żeby dwa razy po prostu nie ganiać. Dobra, szybko, póki jeszcze nie ma, pisze, jest widno w miarę, bo 30 nie ma, no to takich wybitnych świateł. No. Takie światła maksymalnie, ale to i tak już, jak można powiedzieć, są za dobre jak na nią, ale osobiście mi to nie przeszkadza. Jak najbardziej jestem za. Piękny nowy nabyteczek. Aż się prosi, żeby popracować nim. Ale to dopiero w przyszłym odcineczku będzie można. Bynajmniej najbliżej w przyszłym odcineczku, jak się wszystko ogarnie. To może nawet by wyszło. Nie, dobra, załadujemy sobie pełne. Ale tak fajnie jest posłuchać sobie tego dźwięku 30, czy to 60, czy to czwóreczki, bo po prostu jest co słuchać. O, tutaj majster. To. Coś chyba poważnego się stało. No ale dobra, na szczęście nie nam, tylko dla sąsiada. Ale to trudno, sąsiad Zbysław kombinuje przy swoim John Deere'ku. A my sobie skręcamy wolną dróżkę, gdyż ponieważ tędy będziemy mieli wygodny przejazd. Znaczy no, może nie tyle co wygodny, ale będziemy mieli o wiele krótszy przejazd na nasze pole, które jest oddalone chyba najdalej, bo to jest chyba najdalej oddalone pole na, od gospodarstwa. Ale chodzi piękniutko. Czy mi tu nic nie dojedzie?
Nic, na szczęście, bo ostatnio tu jak jechałem, tylko że to było bodajże drugie nagranie, czyli takie pierwsze podejście do drugiego nagrania, to tutaj mi wyjechała ciężarówka, to po prostu załadowałem, nie zdążyłem wyhamować i po prostu była stłuczka i to gigantyczna. Jakby normalnie tak w realu jechał, to po prostu z 30 by chyba nic nie zostało. Tak coś czuję. Ale to najważniejsze, nic się nie stało. I można sobie spokojnie działać dalej. Zjechaliśmy, ale to nikt nie widział, czym się zadowolony. No tak. A i co ważniejsze, ostatnio miałem problem ze światłami, więc odpiąłem sobie sygnał dźwiękowy w 30. No niestety, ale klakson, no to nie jest aż, sygnał dźwiękowy to nie jest aż tak potrzebny jak taki właśnie takie właśnie światło. Ale to już mniejsze o to. Ważne, że światła działają. To sobie dorzucimy sobie. Dobra. Dorozrzucone. Dobra, i teraz jak to będą linie szły? To chyba zostanie nawet taka. O, prawie idealnie by wyszło. Czekajcie, to sobie GPS-a ustawię. Bo jeśli chodzi o wapń, to po prostu... Po prostu ja muszę być przy wapnie, jestem mega skupiony i wszystko, co jest związane z wapnem, co jest związane z rozrzuceniem wapna, po prostu wykonuję na GPS-ie. Nie daję dla pracowników tego, bo po prostu nie ma sensu. Myślę sobie, dawkę można zwiększyć troszeczkę. To trochę szybciej by było. No, dawaczka. A damy sobie 3 tony. Co ja mówię, 3 tony, 3000 litrów na hektar, ale to jest tylko gra. Więc można. Chyba nawet nie, to chyba nie zabierzemy na raz, będzie trzeba jeszcze z powrotem jechać, pewnie taki cypelek zostanie z nami życia. O nie, to bym się wtedy tak zdenerwował, normalnie głowa mała. W sumie, ale w sumie teraz trochę schrzaniłem sprawę, bo mogę sobie ścieżkę trochę dalej dać. Więc trochę lipa, trochę bardzo nawet powiedział. Ale no trudno, za głupotę się płaci. A wiedziałem, że taki cypelek zostanie. Jak zawsze. Przecież nie mogłoby być inaczej. No niestety się mówi. Mówi się trudno. No dobra, przeżyjemy. Najwyżej będziemy. Najwyżej nie wrócimy do domu. Nie, ale paliwa w tej 30 to po prostu ubywa to momentalnie. Szkoda, że to jest tak, taka mała, że tylko 35 litrów się mieści. No, tu jakieś kable wystają. Kto by się tam przejmował kablami? Jak to teraz wygląda? Te kable w kabinie. Ale nie mogę teraz palcem pokazać. No niestety. No niestety. A co jest fajne, że ten rozrzutnik wapna ma mniej więcej taki sam zasięg co światła. W sensie łatwo sobie oszacować tego. Łatwo sobie oszacować szerokość mniej więcej. Bo tak jak mniej więcej są światła, tak mniej więcej rozrzutnik. Co ja mówię, rozrzutnik? Co rozsiewacz rozrzuca. Mocno będzie to widać, bo szczerze nie za bardzo mi się chce robić ten
Nie, nie będzie widać. Dobra, jak nie będzie widać, to nie będzie. Więc jest dobrze. Dobra, czyli wapno mamy rozrzucone. A więc tak, ja sobie tutaj teraz włączę światła drogowe. Dobra. A, nie mam kogutów. No tak, zapomniałem. Staraczki, przyzwyczajony do Ursusika. Dobra. Ale 30 w palin dostaje, matko boska. Już mam sobie GPS-a wyłączyć, gdyż ponieważ w tym odcinku to jest tak naprawdę wszystko, co sobie zaplanowałem. No, akurat 40 minut. Filmik może będzie trochę nudny. Zobaczymy. No mam nadzieję, że nie, bo starałem się dać cokolwiek. Ale to jest trochę taka monotonność, jak to się mówi. No niestety nie mam takich ciekawych pomysłów, co by tutaj można było zrobić, bo tak jak mówię, obrządek sobie zrobiłem wcześniej. Obrządek, znaczy no, dałem słomy tam dla świń. Ewentualnie, jak jeszcze zostanie trochę czasu, to żeby była trochę różnorodność, to zrobimy sobie... to co ja mówię, zrobimy? To damy trochę słomy dla krów. Tam jednego pelota będę wrzucić. O. I też piszcie, czy będziecie chcieli takie właśnie oto codzienne obowiązki, czyli obsługa, czyli w sensie, że pasza dla świń, dla krów, dla kur to nie, bo tam się wsypie łyżkę ziarno i już, znaczy łyżkę. No tam, bo ja wiem, 1300 litrów, dobrze pamiętam, się wsypie i dla kur to wystarczy na spokojnie. Kury mają, no, jedna łyżka, ale to... Mniejsza o to. Dobra, droga na gospodarstwo. Szybciuteńko. Nie wiem, czy zauważyliście, też czas mam ustawiony na 15. Wiesz, ponieważ nie chcę robić takiego 40-minutowego odcinka i żeby przez te 40 minut odcinka spadło mi, w sensie, jak to, że po prostu upłynęło mi pół dnia tylko, bo to nie ma, nie ma sensu większego. Tak więc, tak więc co? Tak więc myślę, że jeszcze będziemy mogli sobie słomy dać dla krów, bo nie wiem ile tam one mają. No, jednego balota można dać. A i gdzie jest wiaderko? Ja bym chciał wiaderko. Tam jest cezarka. Gdzie ja dam? O, tu jest wiaderko. Dobra. To w takim razie się harasza. Dobra, bierzemy sobie wiadereczko. O, co ja zrobiłem? Idziemy sobie do kur, ogarniemy trochę. O, obrniczka ładnie produkuje. Tu już widzicie, możecie zauważyć sobie jajeczka. No nie, znowu. Ja nie mogę, obornik mi załadowało, serio. Dobra, i tu niech sobie spokojnie 78 litrów
Co ja sobie chyba zrobię coś takiego. Pyk. Niech ono sobie tutaj się napełnia. I pewnie się, czy pojawi się drugie. O, to jest pytanie. Mam nadzieję, że się będzie napełniało. Ile tu mamy? 45 minut. Dobra, nie będziemy się jednak bawili w dawanie słomy dla krów, bo nie chcę przekroczyć 50 minut. Tak więc to by było na tyle. Dziękuję Wam oczywiście za oglądanie. Jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawcie suba, lajka i komentujcie filmik. I co? Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!